Hej kochani, witam Was w naszej rozgrywce świąteczno-prywatno-sejwowej, czy jak ją tam zwać. Ogarniamy się, jest ranek, śnieży sobie pięknie tutaj śnieżek. Zaraz damy oczywiście dziecku butelkę, pewnie będzie piło czołem. Jestem tego bardzo ciekawa, jak zawsze zresztą. Ja bym chciała też, żeby Casey troszkę się tutaj może psem zajęła, żeby go wyszczotkowała, niech też mają jakieś tutaj więzi ze sobą. Oczywiście Casey jest chora, tak mi się coś wydaje, że ten oto jegomość, czyli David, ją zaraził jakąś grypą, także niedobrze. Iwet robi gofry. Kto ma ochotę? Kurczę, ręka do góry, ja na pewno. Wyskoczyło mi powiadomienie, że nasza mała Raven ma mieć dzisiaj urodziny, ale jak sprawdzałam, to pozostało jej jeszcze 10 dni do zmiany grupy wiekowej, więc nie wydaje mi się. Gra coś zaczyna fiksować, ale zobaczymy. Jeju, Raven, spokojnie, bo pójdziesz na karnego jeżyka, naprawdę. Kto mi się tu wydziera pod drzwiami? Kto to w ogóle jest? Jakiś koleś. Tommy Jones. Ej, ciekawy nawet. No i sobie poszedł. Nie wiem, co on chciał, ale myśli o jakiejś dziewczynie, więc nie wiem, może jest z nią umówiony czy coś. Ta jest oczywiście brudna. Nie, nie wyciągaj jej. Casey, nie rób tego. Ty musisz sobie zjeść śniadanie. Weź sobie talerz. Tobie też tutaj, kurczę, ten wiek leci, ale 17 dni jeszcze jest tak bezpiecznie. Dobra, weź sobie te gofry, nie wyciągaj dziecka, babcia go umyje. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Babcia, zrobisz to dla nas, to nie? No pewnie, że tak. Iwet oczywiście kocha swoje dziewczyny, zrobi dla nich wszystko, a nawet więcej. Raven, ona pójdzie za chwilę na karnego jeża, mówię wam. Normalnie mnie wnerwia. Gdzie my mamy tą wannę, żebyśmy mogły ją wykąpać? Chyba tu u góry jest. O, właśnie tutaj. Ja jestem jakaś po prostu. The Sims 4 rzuciło mi się na głowę. Czekajcie, muszę ją normalnie przewinąć. Bo nie mam przewijaka takiego. Tam mogłabym ją umyć, ale spoko. Wiecie co, płacz dzieci czasami może naprawdę dać w kość, szczególnie jak się jest zmęczonym albo już wkurzonym na coś innego. W ogóle też mi się wydaje, że Casey jest troszkę sfrustrowana tym, że no, to malarstwo nie idzie jej tak, jakby chciała. Jakieś tam obrazy sprzedaje, ale za marne kwoty. I tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że sama no, nie bardzo by mogła się utrzymać. I chyba jej myśli, wiecie, podążają trochę też w innym kierunku, żeby się od tego odciąć. Żeby ona się tutaj, kurczę, nie wdała w jakiś niepotrzebny romans. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest mocno wkurzona. Co tu się odwala? O, cisza! Spokój! Ona jest zmęczona? Naprawdę? To może dlatego, kurczę, ją tak wszystko wkurza. No i wyjaśniło się, jest zmęczona i chce jej sisiku. Nie, wiesz co, ty nie bierz kawy. Wiecie co, coś mi gra tutaj, tak spowalnia trochę jakby te interakcje i tutaj mi wariuje na pasku. Mam w ogóle ściany podniesione. Okej. Okay. Tutaj ją. Albo wiesz co? Weź ją od razu dokończ uczyć z tej toalety. Jakaś Simka weszła do nas do domu. Rozebrała się i usiadła na kanapie. Ale nie i włączyła telewizor. Ej, o co tu chodzi? Halo? W czwórce też mi się to zaczęło dziać. Ja mam nadzieję, że to nie jest taki błąd. Słuchajcie, kiedyś miałam taką Simkę w jednym mieście. Zbudowałam sobie dom na normalnej parceli, zmieniłam ją na parcelę mieszkalną, ale gra cały czas traktowałam jako parcelę publiczną. Ja się nie umiałam tych Simów pozbyć, po prostu jakaś masakra. Doszło do tego, że po prostu no, musiałam ten dom zbudować sobie gdzie indziej, znaczy zapisać go, postawić gdzie indziej, bo no, nie dało się. Nie dało się, był jakiś błąd, chyba parcela była generalnie zbagowana. Mam nadzieję, że tutaj mi to teraz nie będzie się tak działo, bo to jest okropne, no. Casey, weź, ale no nie pij tego, Case, chodź tutaj, wypędź ją. Ale wiecie co, jak się wypędza Sima, to on chyba i tak sobie nie pójdzie, trzeba go generalnie wyprosić. Ona się nie napiła tej kawy, to bardzo dobrze. Jest, mała się nauczyła robić na nocnik, wuhu, super, nareszcie. Wcześniej był ten gość, taki jakiś tam Tommy Jones i on o niej myślał. Idź stąd. Idź. Dobra, poszła, ale ona chyba będzie dalej się włóczyć u nas po parceli, tak mi się wydaje. Casey, kochanie, chodź tutaj. Ty idziesz spać jeszcze, dobra? Bo sobie pobalowałaś z tym Davidem. Teraz jesteś marudna. Nie za fajnie się tutaj zachowujesz. Także wynocha do spania. Może jak pośpisz, to będzie lepiej. No ja wiedziałam, że ona nie pójdzie.
Dobra, słuchajcie, musimy ją wyprosić wszystkich. Czy ktoś tu jeszcze mi się szlaja po domu? Nie, ja tego nie zdzierżę. Proszę, tylko nie to, tylko nie to. Ja nikogo naprawdę nie zapraszałam tutaj. No i ten też mi się tu włóczy po domu. Czy ci ludzie są nienormalni? Czekajcie, wiecie co? Wejdźmy na drzwi. Są jeszcze otwarte. Mam nadzieję, że się zamkną. Zamknęły się. Dobra. Zablokuj wszyscy poza mną, wszyscy poza moją rodziną. To jest trochę ryzykowne, bo nie będziemy mogli nikogo więcej tutaj zaprosić, na przykład. Zobaczymy, czy taka sytuacja jeszcze się przydarzy. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Babcia, ty idziesz do sikania, a później może sobie zadzwonisz do tej swojej cioteczki Filiz, bo nasza Iwet poznała na portalu randkowym pewną Filiz i myślę, że mogłybyśmy się z nią zaprzyjaźnić. Kurczę, śmierdzi z nocnika. Niedobrze, niedobrze. Generalnie no niefajnie, niefajnie. Trzeba by się było tym zająć, wiadomo. Tutaj pojawiło się ostatnio pod odcinkiem, że ją zaadaptowała jeszcze jednego zwierzaka. Zastanawiam się nad tym. Może nad jakimś kotkiem. Zobaczymy. O kurczę, trzeba schować gofciory. Gofery schowane. Dobra. Komu zaś dzwoni? Tobie dzwoni. Zobaczymy kto. Może to być David. Chociaż nie podejrzewałabym go, żeby dzwonił o tej godzinie, bo on zawsze rano i po południu jest zajęty, ale zobaczymy. Rosie Archibald chce wiedzieć, czy zgodzimy się na randkę. Wow, że co? Wow, okej, dobra. Wiecie co, no na randkę możemy chyba iść z nią, nie? Nie musimy się tam deklarować do niczego, do niczego. Fajnie, randka o 12 w południe. Ciekawe, gdzie nas zaprosi. No dobra, to idziemy. Tyś się wyspała? Pewnie bardzo, co? No, tak jak myślałam. I jeszcze mi się posikasz pewnie w drodze i będziesz śmierdzieć. Cudownie. Idealna pierwsza randka, słuchajcie. Naprawdę. Nie ma to jak się spóźnić, być niewyspanym i śmierdzieć. Sukces gwarantowany. Babcia znowu się tam psem zajmuje. Weź tutaj opróżnij. Babcia, ty się nie przebrałaś mi jeszcze w strój żaden. A, ten zimowy masz na sobie. Dobra, na razie, słuchajcie, jest spokój. Nikt nam tu nie włazi z buciorami do domu. To dobrze, to dobrze. Czy wy to czujecie? Ona nas zaprosiła na jakiś skwer w Śnieżycy. No, fajnie. Fajnie, gdybyśmy byli, nie wiem, w gimnazjum i nie mieli co ze sobą począć, okej, okay, bo nie mamy swojej kasy ani nic takiego. Spoko, możemy sobie wtedy polepić bałwana, jak najbardziej, ale ja pierdzielę, kobieto, ty masz jakieś 30 lat i w śniegu tutaj się tarzasz w krótkim rękawku. Ogarnij się, ja podziwiam generalnie, nie? Jaki ładny widok tutaj jest, patrzcie, tu jest jakaś fontanna. Jak pięknie! Trzeba to uwiecznić. No i tak nie wiedziałam, co tu ze sobą począć, no to dołączę do tego budowania tego bałwana. Najwyżej później ją gdzieś zabiorę, żebyśmy się po prostu tutaj, żebyśmy nie zamarzły, nie? Ale w ogóle nawet nie jesteśmy w grupie ani nic. To powinna być randka przecież, nie? O, ciup, Rosie! Po prostu genialnie. Casey w ogóle nie wie, co ma ze sobą zrobić. Nie? Dobra, to może polepię tego bałwana. Nikt mnie nie widzi. Dobra, okej. Okay. To jest główna ulica w mieście, ale spoko. Rosie, po prostu mówię wam, ona ma swój świat. Ja nie wiem, czy z tego będzie jakiś związek. Wcześniej myślałam, że może tak, że fajnie. Ona jest w ogóle mistrzynią drugiego planu, jak widzicie, ale no nie wiem, czy ona się tak nadaje, wiecie, żeby no, tak na poważnie z kimś być. Może kiedyś za jakiś czas, tak. Tutaj znowu SMS-uje do jakiejś dziołchy, ty patrzcie. Ja nie wiem, czy ona nas traktuje poważnie, chociaż trochę. Niby miała być randka, ale to w zasadzie nie jest randka, tylko budowanie bałwana i ona tam dzwoni się, umawia z kimś jeszcze. Nie no, kobieto, bo my sobie zaraz pójdziemy, ja i tak jestem już zmęczona, ja cię nigdzie nie zabiorę, wiesz? Naprawdę. O, raty, przyjazne. Troszkę z nią tylko pogadam, wiecie, i będę się zbierać, bo my naprawdę nawet na randce nie jesteśmy. I jeszcze ona sobie gada z kimś innym, a ja tego bałwana nieszczęsnego robię. Ciekawe, jakiego zrobię, na pewno klasycznego. No, klasycznego. No. Ach, no dobra. Rosie po prostu jest mega zakręcona. I teraz o jakichś kwiatkach myśli, a może by tak kwiatki posadzić w środku zimy? Spoko. Tak.
Zrób to, kobieto, zrób to. Tam babcia chyba sobie czyta. Tutaj niby jest randka, ale nad głowami nie mamy randki, nad głowami. Wiecie, o co chodzi, tego serduszka. Babcia sobie czyta, pies coś od nas chce. Dobra, tylko sprawdzę, czy pies ma jedzenie. Ma, nie, jest źle, ta się bawi, jest spoko. Nie, ja nawet tutaj chyba nie będę wykonywać żadnych interakcji romantycznych, bo... A co tutaj? Pierwszy pocałunek? Ale to chyba z tym Davidem, nie? No, z nią to raczej nie, bo jest naszą dobrą przyjaciółką, a nie zauroczoną, więc spoko. Jakiś dowcip jej jeszcze opowiem, wiecie co, i naprawdę zbieramy się, bo to... Nie ma sensu. Tylko nie zamarznij, Rozi. Ja cię bardzo proszę, nie sadź tu kwiatków, dobrze? Bo to nie będzie z tego nic. Serio. Też nie grzeb w śmietnikach. Tutaj Rozi. Dobre, 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 dobre. Jakbyś chciała, to możesz do mnie zadzwonić, to sobie pogadamy, nie? I tyle. Ale generalnie, słuchajcie, będziemy się zbierać. Nie wiem, jak ona na to zareaguje. Mogą polecieć minusy. Ale trudno. Pożegnaj. O, nie, no nawet spoko, przytulas i tyle, nie? A my sobie pojedziemy do domu i chyba odpoczniemy. Nie wiem, wieczorem chciałam się z tym Davidem spotkać. Czemu jej tak energia wzrosła? Co ona zrobiła? Przecież ona była na wyczerpaniu. Może Rose jej tak naładowała. Rose, co ty robisz? Jesz śnieg? Nie jedz tego żółtego, pamiętaj. Gdzie ona biegnie? Ona mnie tak interesuje, ona mnie tak ciekawi, nie? Ja może sobie ją zapisać w bibliotece. Ale oczywiście nie zrobiłam tego jeszcze, nie? Bo po co? Biegnie gdzieś w ogóle, nie patrzy, że coś jedzie. Ona chyba tu mieszka w tym apartamentowcu. No, poszła do siebie. Aha, czyli nawet do domu nas nie zaprosiła, tylko gdzieś tam na jakiś skwerek, żeby polepić bałwana. No, genialna randka, tak, super. Dobrze, że to dziecko jest takie spokojne, wiecie, tam się zajmuje sobą, ma swój świat generalnie i tyle. Babcia czyta przepisy. No i tyle. A Casey poszła spać. Ona chyba ma taki po prostu okres zwątpienia, wiecie, co do tej swojej kariery malarskiej. No ale cóż, i tak bywa czasami. Zaś jakieś brudne gacie w tle, ale nie zwracajcie na to uwagi. W ogóle trzeba pranie zrobić. Wiecie co, może sobie zaprosimy do domu tą Phyllis, niech ona tu przyjdzie i tam pogada z nami trochę. Czemu nie? Trzeba by też ten profil randkowy dzisiaj sobie sprawdzić, czy tam może ktoś się pojawił, może jakiś mężczyzna by był. A na razie same młodziki. Nie masz ochoty przychodzić, Phyllis? Po prostu denerwujesz mnie, naprawdę. To ja idę sobie sprawdzić profil randkowy, a nie chcę. Tak przeglądam, ale widzę tutaj te stare wiadomości. I zobaczymy sobie może jeszcze profile. Chyba nie ma nikogo interesującego. Zobaczymy jeszcze panie. Hilary, ale ona chyba nie jest seniorką, ale wygląda spoko. Mogłabym do niej w sumie napisać, do tej Hilary. Może byśmy się z nią zaprzyjaźniły czy coś. Wyślij wiadomość do Hilary. Dobra, a może chociaż przez telefon pogadamy z tą Filiz, zadzwoń do Sima, pogawędka. Wiecie co, może być tak, że Filiz na przykład pracuje gdzieś i dlatego nie może do nas przyjść, może być różnie, nie? Dobra, niech ona sobie tam pogada z nią. A tobie jak ta energia skoczyła już? Tak średnio. Dobra. Filiz Nelson, okej, okay, gadaj z nią. No, na szczęście odebrała, także spoko. Ona by też musiała coś zjeść. Ja ją chcę na miasto wysłać, a trzeba tutaj zjeść i jeszcze się wykąpciać. Także spoko. A weź prysznic i później zejdź na dół coś zjeść. Dobra, jedz resztki, zapiekanka. Jeju, ale sypie śnieg, aż mi się normalnie zimno zrobiło. Spoko. A czy ja mam w ogóle jeszcze jakieś książki dla tego malucha? Chyba nie, musiałabym kupić. A tak z kasą średnio jest, chociaż ona już i tak dużo tych książeczek przeczytała tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że ona dzisiaj nie zmieni grupy wiekowej, ale to wszystko przed nami. Zaprosiłam Davida na karaoke, także fajnie, zobaczymy. Mam nadzieję... O nie, oh my godness, dlaczego mnie to spotyka? Ja pierdzielę, przecież miała 10 dni do zmiany grupy wiekowej. No nic, tylko normalnie palnąć se w łeb. Bla, 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 bla. Raven, okej. Okay. Ze względu na jej trudne dojrzewanie nie możesz wybrać cechy, a weźcie się normalnie. Trudne dojrzewanie. Dobra, jaka cecha jej się tam? Ha, ale włoski. Roztrzepana. Cudownie. Ale czy to nie po mamusi czasem?
A nie, mamusia jest zadumana, ale roztrzepana to też. A czekajcie, jaka jest charakterystyka tego twój sim? Może nagle stanąć w pokoju, bla bla. Spodziewaj się, że twój sim od czasu do czasu o czymś zapomni. Nie, no to spoko, to tak jak ja generalnie. Luzik. My sobie jeszcze wejdziemy do kasa i tam pozmieniamy wszystko, także spoko. Natomiast najpierw randka oczywiście musi być. O, patrzcie, David idzie. Cześć. Świetnie, jeszcze coś nam dzwoni. Ten zaś o tej polityce, no nie mogę. O, jakieś buzi-buzi może, czy coś? Miłosny uścisk, czemu nie? Czemu my w ogóle stoimy na tym dworze, co? Jak sypie śnieg i jest zimno. No dobra, nie wiem. Może jak tutaj sobie podejdziemy, o, albo zaśpiewajmy z nim karaoke, właśnie, skoro jesteśmy w takim miejscu, to czemu nie? Śpiewaj z, proszę bardzo, z Davidem. No i super. Już jest strasznie późno, no ale trudno, niech śpiewają. Kiedy serce chce śpiewać, cóż można począć? Ten się przebrał, ta nie. Dobra. Piękne miśki. Uuu. To zawodzenie jest super. Jakbym normalnie słyszała siebie, nie? Na karaoke. All I want for Christmas is you. Ona fajnie z tym paluszkiem tutaj wygląda. Ten zobaczył ich i wyszedł. Ty, a może on się w niej podkochuje czy coś i nie mógł tego zdzierżyć? Nie wiadomo, ale chyba idzie do chaty. Później sobie zrobimy jakieś zdjęcia takie głupie i takie romantyczne z nim. Spoko. Zrobimy sobie zdjęcia. A oni chyba jeszcze nie mieli żadnego barabara, nie? Wiecie co, wybrałam im jeszcze tutaj barabara. Nikogo tu nie ma u góry, spoko. A tutaj samemu się jeździ na tym byczku? Tak. Dobra. I tak jest już późno, więc nie będziemy za bardzo szaleć, tylko będziemy się zbierać do domu też. No i tak, wiecie, ona tak po domowemu to nie ma za bardzo się na razie jak z nim spotkać, nie? No bo tam do chaty to go raczej nie zaprosi, nie? Jezu, ja bym musiała dziecku zmienić pokój, bo mała nie będzie miała się gdzie położyć. Trzeba jej tam łóżko wstawić jakieś przyzwoite. Nana ma! Jaki chud! No oczywiście, że tak. Nieźle. Ta tak samo. Dobra, ty już wracasz do domu, koleżanko. Koniec tego dobrego. Aha, czekajcie, bo musimy randkę rozwiązać. Patrzcie, jak ja... O, ja nie mogę, to jest świetne po prostu. Patrzy, taka zdegustowana. Nikt nie widział, to potargam. A tam goły zadek na tych zdjęciach. Dobra, będziemy się zbierać do domu. Dziecko spało w namiocie. Dziecko, wyłaź z namiotu. Chodź, ja ci zrobiłam ładny, piękny pokoik. Tutaj sobie zobaczycie, słuchajcie, teraz. Dobra, Casey, czy ty wracasz do domu, bo ty mi za chwilę padniesz na twarz. Spłukałam się z kasą totalnie, mamy 2500, ale pokój jest śliczny. Wydaje mi się, że naprawdę może jej się podobać. No, jeśli chodzi o ściany, to niewiele tutaj zmieniłam. Podłogę też nie, kolor tylko i wiecie, tutaj te mebelki, no ale poszło na to dość dużo kasy. Ja myślę, że teraz przejdziemy sobie do kasa, zobaczymy jak mała wygląda. Muszę jej te włosy zmienić, bo to nie pasują mi. Nie mam tych włosów, co prawda... Jakoś dużo, znaczy pościągałam sobie, żeby nie było, trochę modów, ale ich nie zainstalowałam, także nie łudźmy się, że wybierzemy coś ekstra. O Jezu, jak pięknie wygląda z tymi warkoczami. Można jeszcze takie chudsze dać, też fajnie. Albo zrobić ją jaką małą księżniczkę. Jeszcze są takie kitki, też uroczo. O, sama nie wiem. Nie, jednak chyba w tych mi się najbardziej podoba. Dobra, zostawię jej te. Teraz trzeba zmienić ciuchy. Wiecie, co mnie fascynuje w Simsach? Na przykład to jest pamiętnik, nie? Mega wielka księga, którą można zabić i klucz, którym też można zabić, także lepiej nie podchodzić do tego pamiętnika. Dobra, pokażę Wam jej stroje, jak wyglądają. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać, bo trochę się nad nimi napracowałam tutaj, znaczy pozmieniałam faktury i w ogóle, także szok. To jest jej strój na co dzień, fajny sweterek z motywem kotka. Coś mi się wydaje, że ona będzie właśnie lubiła koty, więc być może takiego też zaadoptujemy. Wizytowe, proszę bardzo, coś takiego świątecznego chciałam jej wybrać. Proszę. I piżamka. Oczywiście też kotki tutaj widać, co by nie, sportowe. Nie wiem, czy w tym kiedykolwiek ją zobaczymy, ale jest. Kąpielowe.
Też fajny, taki retro trochę. I tutaj też taki bardziej świąteczny. Dobra, moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Także zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza i zapraszam Was na kolejne odcinki z moich serii. Trzymajcie się i pa, pa!